Siły, ja tam nigdy nie czułem nic od niego. Ale wiesz, dlatego wasza relacja jest ciekawa, bo on swojego czasu było tak, że ty byłaś jakby trochę hejtowana. Ty masz mało tych takich wywiadów, rozmów, ciebie tam gdzieś, nie wiem, nie, może nie zapraszają, może sama nie chciałaś iść. I on te live z tobą robił, za co on dostawał po dupie, nie? Był taki czas, co nawet właśnie mu, co nawet ta Pandora się zaczęła, jak powiedzieli, a, bo ty ją promujesz, znowu ją miałeś na live'ie. Wiesz co, i to, i jakby to było fajne z jego strony, że on jako jeden z niewielu bierze cię tam do tych swoich streamów, dostaje po dupie. Nie, ja lubiłem, kurczę, tak no, normalnie po ludzku. I wy późniejście się teraz strasznie pokłócili, aż się wyzywacie, więc to jest ta wasza relacja. On miał nadzieję, że gdzieś tam będę pod nim, w sensie będzie moim menedżerem. I cały czas mnie do tego nagabywał i chciał. Widzicie, i to jest, zaraz będę wszystko w ogóle pokazywał i kłamstwo i tak dalej. Ale to jest strasznie smutne dla mnie, jak to obejrzałem pierwszy raz, bo tam nie wiem, godzinę temu to obejrzałem pierwszy raz, że starasz się, kurwa, komuś pomóc i zaraz wam pokażę, nie? Że naprawdę, kurwa, się starałem pomóc, uspokajałem i tak dalej. Typiara do mnie na przykład przychodziła i gada, ja to zakładam OnlyFansa, będę zarabiała miliony i tak dalej. To ja mówię, dobra, to dawaj procent jakiś, to ci będę robił jakieś sesje i tak dalej. A ona teraz gada, on mnie nagabywał na OnlyFansa. Kurwa, przecież to był twój pomysł. I wam mogę powiedzieć, Fagata OnlyFansa to już planowała od wielu miesięcy, może nawet już rok minął, ale jej, ona też chciała robić karierę w muzyce. To chyba mówiłem na poprzednim live'ie. I menadżer jakiś, albo chłopaki tego GM2L, albo jakiś inny, ktoś związany z muzyką, nie wiem, czy ona ma jakiegoś muzycznego menadżera, jej powiedział, że jeżeli ona będzie miała OnlyFansa, to większość, nie będą jej zapraszać na festiwale. Nie wiem, czy to jest prawda, bo jest jakaś raperka, co ma OnlyFansa i jest zapraszona na festiwale w Polsce? Podejrzewam, że tak. No ale tak jej powiedzieli, ona nie, ja to będę piosenkarką, czyli na razie OnlyFansa nie robię. A mi pokazywała, że tam ma pełno sesji porobionych, wysyłała mi te zdjęcia i tak dalej. Anekdot, witamy wśród wilków, au. Żebym bardzo założyła. No 15 niech będzie, już tak wiesz, 9. Środkowo. Nie kurwa, no 15. Znaczy 10, nie, bo ja uważam, że ty nawet masz potencjał na 150 koła miesięcznie, nie? Bo ty byś mogła pójść globalnie z tym, nie? O, dziękuję, że tak bierzesz we mnie moje sytuacje. Znaczy ja też uważam, że chyba jej nie wyszło z tym OnlyFansem. Bo chyba po pierwsze ludzie strasznie likują te zdjęcia. I wcale ty nie ma chyba wcale takiego dobrego siana na tym. Bo nie wierzę, że ona ma ze 100 koła miesięcznie. A uważam, że miała na to potencjał swego czasu. Rok temu. Bo teraz już chyba OnlyFans już tak u ludzi jest spoko. Że już nie wzbudza emocji, nie? Że nawet się o tym tak nie gada. Już ludzie mają wyjebane. Jak Queen of the Black na przykład zakładała, to ludzie gadali o tym, że o. Polska influencerka założyła OnlyFans, a teraz jest takie, przechodzi to raczej bez echa. Nie, to zrobimy progi, że jeżeli ileś tam... Co piszecie? Salami? A to ja się kiedyś wypowiedziałem. To ja się kiedyś wypowiedziałem, poczekajcie. To chyba pierwszy odcinek ambasady. Ej, trochę było tych odcinków ambasadowych. Uwaga, patrzcie. Witamy serdecznie. Żeby ten, niech będzie też duży cycki. Zrobię, niech Tomek w Photoshopie. I powiększę jej sutki, żeby miał jak salami. Co myślisz o sutkach z salami? Ja pierdolę. Nie jem mięsa. A my mamy jakieś nasze... Ciekawe to były czasy, powiem wam. Ja taki kurwa zmęczony po dwóch nockach, kurwa nieprzespanych, bo się montowało pierwszy odcinek Golds. I tu jeszcze jakieś żarty. Och Boże, później ten chodził, panikował, że brzydkie komentarze są na początek. O Jezus Maria. O, to jeszcze to mieszkanie właśnie, to same ściany, no. Zarobków to 15, ale ileś tak przekroczę, to 10 wtedy, nie? Nie, 10. Dobra, 10, ale nagrywamy też filmy. Ale co z tobą? Chciał jakby brać z tego procent, chciał też jakby ze mną tam... Która kamera miała piesy? Na przykład tu, nie? No przecież to ewidentne żarty pod live. Ej, ale okej, 10%, ale ja też występuję, nie?
A tutaj, o Boże, on chciał występować. Znaczy występować, że sesja, a nie, że filmy, no bo filmy to wiadomo, że to by było porno, nie? To nie, nie, nie. To jest... Ja też tutaj badam w ogóle posturę Fagaty, bo pokażę wam fragmenty, gdzie kłamie i ona właśnie w specyficzny sposób się zachowuje wtedy. No i nie zgodziłam się. I on za każdym razem był zły właśnie. No, a ty nadal współpracujesz. Nie, nie, Fagata się zgadzała na to. Tylko ja mówiłem, że na razie nie chcę iść w OnlyFansy. Ona chciała, żebym ja jej pomagał, nie? Ona mi przychodziła i strasznie zawsze narzekała na swojego menadżera, że w ogóle jej nie pomagają, że już tyle czasu minęło od tych głosówek Maszy i oni jej w ogóle nie dbają, żeby ona wyszła na prostą, nie? Że ludzie dalej o tym pamiętają. Że w ogóle się jej nie zajmuje ten menadżer. I ona chciała, w ogóle, żeby właśnie, czy to do Gold, czy jakiś podcast ze mną zrobić, żeby ze mną jakąś mieć bliższą współpracę. A tutaj, że to niby ja chciałem, a ona nie chciała. No, niesamowite, nie? Coś z tym, no źle, źle. Więc on chciał jakby... Jest to strasznie przykre, bo naprawdę ja poświęcałem wizerunek, żeby jej pomagać, nie? A ona teraz przychodzi, że to ja na przykład gadałem na jej menadżera. No ona przychodziła i gadała, on w ogóle nie pomaga mi wizerunku wyprostować. I że się nią tam nie zajmują, tak jakby chciała. Ja przysięgam, że ja po prostu się dobrze bawiłam na tych live'ach. Po prostu ja tam, wiesz, ja w ogóle nawet mi proponowałam, żebyśmy zrobili swój podcast. Miałam taki pomysł, jest taki podcast w Stanach, Trisha Paytas miała Frenemies, że prowadziła z takim starszym gościem i ona właśnie była taka dziewczynka różowa jak Barbie. Nawet mieli podzielony ekran, ona miała różowy, on czarny i chciałam coś takiego z nim zrobić. Takie, wiesz, dwa totalne przeciwieństwa i wiesz, ja tutaj się będę z czegoś śmiać, on poważnie podchodzi do tematu. Ja mu nawet mówiłam, że... Ja mu nawet... Takos! Takos! Rób content, dobrze. Takosik! Nie, wiesz, to nie tak, gościu z Donate'u. Pozdrawiam Norberta. On nie wiesz, czego oszczeka, bo tak patrzy. No już spokój. Tofu! Masz, chodź tu, Tofciu. No i ja mu nawet mówiłam, że wiesz, zrób to sobie na swoim kanale. Ja ogólnie, no... Ja po prostu... Nawet tutaj jest przedstawione, nie? Że zrób se to na swoim kanale, ten podcast. Fagata chodziła i mnie namawiała na podcast i mówi, zróbmy, to może być na twoim kanale, ja nic nawet nie chcę z tego, że AdSense stały twoje, tylko właśnie, żebym pomógł jej ten wizerunek naprawić. A tutaj ona to tak przedstawia, jakby to, możesz to robić u siebie? No nie wiem, jakoś tak... Zaraz przejdziemy, kurwa, do meritum, bo ona mnie tam oskarża, że ja ją na dramę namawiałem, nie? To będzie mocne. No już spokój. Tofu! To będzie, kurwa, mocne. Chodź tu, Tofciu. No i ja mu nawet mówiłam, że wiesz, zrób to sobie na swoim kanale. Ja ogólnie, no, ja po prostu lubię tworzyć. Ale to była mega dziwna znajomość. Była, no może jest i będzie mega dziwna znajomość, tylko że twoim zdaniem to było właśnie oparte na tym, że on chciał gdzieś tam no być twoim menadżerem, czy mieć jakieś profity z tego, że ty się rozwijasz i to ale kierować? Sylwek też lubi dramę. On na przykład był mega podjarany, jak miałam dramę z Ferrarim. No. Zobaczcie, słuchajcie teraz uważnie. Wardęga był mega podjarany, jak miałam dramę z Ferrarim. Nie? Ten gościu nic o mnie nie wie, nikogo nie zna, kogo ja znam. Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta, No, nie widziałem Szeligi. Najpierw skończmy to, będziemy się zajmowali Szeligą. Witam wśród wilków baru, au. I tyle. A jak będzie pierdolę jakieś farmazony o jakimś moim życiu łóżkowym, to też dostanie pozew. Bo ja nic nie powiedziałam, ja skomentowałam sytuację, która jest w internecie. Mnie to strasznie stresowało, jeszcze wtedy przychodziłam ciężkie rozstanie. Ja wtedy wyjechałam na leki, w tym momencie bo nie brałam leków przez rok czy jakiś czas. I byłam taka szczęśliwa i musiałam znowu wjechać na antydepresanty, a on się cieszył, że wiesz, że drama, ale wiesz, on odpowiadał... Czyli tak, Wardęga jarał się, że jest drama, Wardęga się cieszył, że jest drama. Zapamiętajcie te argumenty, bo zaraz to zestawimy z rzeczywistością. Jemu, a Ferrari uderzył we mnie, a nie w Sylwestra. Zastanowię się, czy to powiedzieć, ale tak na 90% to powiem. Ciekawostka, z kim Fagata zdradzała Stu? I ja myślę, że on, wiesz, lubi właśnie, jak się dzieje, jak jest drama, a mnie niestety ta drama się cały czas trzyma. Ale to jakby to, co mówisz, stawia go w trochę takim złym świetle. I właśnie to jest bardzo przykre, że szalony, znając przeszłość Fagaty, tego, że kłamie, on tutaj,
O, to stawia Sylwestra w złym świetle. Zamiast, ej, a pokaż jakieś dowody, że on faktycznie cię namawiał, że on się jarał tą dramą, że on się cieszył, że jest ta drama, a ty nie chciałaś. Pokaż mi jakieś dowody. Nawet wiadomości Sylwestrem pokaż. Nie, on kurwa jak pelikan łyknął i już teraz Sylwester jest zły. I to jest przykre. No bo ten chłop już działa w internecie z 2 lata, nie? Bo generalnie, wiesz, no dramy napędzają internet, dramy napędzają komentary, ale wiesz, mając świadomość, mając z sobą kontakt, że ty dostajesz po głowie, a on się jakby cieszył, że się dzieje, no to nie jest za fajne z jego strony. No ja do niego pisałam, dzwoniłam, że wiesz, że źle się czuję. Pisała i dzwoniła, że się źle czuje, nie? A ja ją namawiałem na dramę. Słuchajcie, zapamiętujcie te słowa. On chciał to ciągnąć gdzieś tam dalej. Ja chciałem to ciągnąć dalej. I ostatecznie obraził się na mnie dlatego, że na urodzinach Wojtka Goli porozmawiałam z, tak, Ferrarim i jakby sobie wszystko wyjaśniliśmy, no bo ja tego nie mogłam jakby dalej po prostu ciągnąć. Czyli jego ta zgoda nie ucieszyła? No nie. Bo koniec dramy. No i oto to już koniec był naszej przyjaźni. Ale to mega jakby nie chcę go teraz krytykować, tylko tak mega niedobrze, jakby on, wiesz, miał sobą kontakt i wiedział, że... Znaczy, nie chcę, że... Czy wiesz, dokładnie nie wiem, jak było, dlatego ja nie chcę, bo znam twoją stronę, nie znam jego, ale z tego, co mówisz, to właśnie to chciałem, żebyś miał, z tego, co mówisz, jeżeli miał sobą kontakt i widział, że ty cierpisz, a sam tą chciał dramę ciągnąć za zasięgów, to jest mega chujowe z jego strony. Czyli widzicie, chujowo z mojej strony, teza, chciałem ciągnąć dramę dla zasięgów, a widziałem, że cierpi. Zły Wardęga. Fagata nie chciała dramy, a Sylwester ją namawiał na dramę. To teraz zweryfikujmy to z rzeczywistością, szanowni państwo. Po kolei. Po pierwsze, Fagata powinna mi być zajebiście wdzięczna za to, że ją powstrzymałem, bo nie wiem, czy tutaj nie ma tych fragmentów, ale na tym live'ie ona nagle, nie wiem, czy pamiętacie, może to znajdziemy. Tak, żeby też nie być gołosłownym. To był 29, tak? Maj. Treści na żywo. Dobra. Tu jest ten live. I tak dalej, przegadać pewne kwestie. Powiedzieć coś z patologią. Co tam, ja live'a mam, no. Że to jest jebana tędzy, że jak coś o nim powiemy, to kurwa będzie pierdolenie i zmyślanie jakiś głupot. Chcesz to kurwa, możemy konfrontację zrobić. Złotych. Jakby widzicie tutaj wymutowanie, nie? Tym wymutowaniem tak naprawdę uratowałem, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że uratowałem jej wizerunek i szansę w internecie, bo później tak to spierdoliła. Wiem, że ona na tym live groziła też Konopowi i tak dalej, ale tutaj padły bardzo złe słowa. Takie, że Ferrari by to ciągnął latami, no bo tutaj było, że ona nawet wymieniała, jakich Czeczenów naśle i co oni zrobią z Ferrarim, że będzie pocięty, zlikwidowany i tak dalej. Więc ja tak naprawdę jej uratowałem dupę, a ona teraz idzie do programu i mnie pomawia. Jest to kurwa bardzo brzydkie z jej strony. I teraz tak, jaką mamy tezę, jaka padła w Szalonym Reporterze? Że Wardęga ją namawiał na dramę, że ona cierpiała, a Wardęga się cieszył, że o, drama, róbmy dramę. Prawda jest taka, że to Fagata do mnie przyjeżdżała i mnie prosiła, zniszczmy Ferrariego, on ją pomawia, pomóż mi Sylwester, mój menadżer nie pomaga mi, ale ty mi pomóż, ty jesteś dobry w dramy, pomóż mi. I teraz tak. Fagata mnie pomawia, u Szalonego, a nie skasowała wiadomości na Instagramie ze mną. Bardzo dziwne zagranie. Mówicie, pokaż dowód. Oczywiście, kurwa. No i mamy.
Co z tym live? Działamy 29 maja. Podziałamy. Czekajcie, czemu mi się w ogóle tak wszystko świeci? Live dziś? O której? Znaki zapytania. Daj mi znać, please, do 30 minut, bo miałem iść na trening i muszę go odmówić. No i tutaj mieliśmy tego live'a, nie? Halo, bo 18.30 idę na trening i muszę wiedzieć, czy jechać, czy do ciebie jechać. A jak pojadę, to już nie dam rady live. I mówimy, za 15 minut będę, ja mówię oki. No i tutaj był ten live, nie? No i później ją odwiozłem. A, bo wy nie widzicie. To ja będę tutaj czytał. No i ją odwiozłem i ona mi później panikuje, nie? Jakby tam nagraliśmy te storki, ja jej mówiłem, że spokojnie, ona na drugi dzień zaczyna panikować. Co to w ogóle jest to? Że Nathan coś wrzucił. Story Nathana, nie? Otwórzmy te story. Co to jest? Gra trwa. Nathan Marcon. Jutro włączamy się do uniwersum ze specjalnymi faktami. Nigdzie nie jest pokazane, że tutaj... I tu jest tak, jakiś diabełek, jakaś różdżka, no niby druid, ale nigdzie nie jest, że ona i tak dalej, nie? No ale okej. I ja mówię, wyluzuj. Oni możliwe, że mają jakąś spinę, po prostu czekaj i się nie przejmuj. Czyli ja ją uspokajam. Ona kto? Ferrari i Nathan. On sugeruje, że ciebie będzie atakować albo mnie, Nathan. Czym sugeruje? Emotkami. Nie. Ze specjalnymi faktami. Wyluzuj i zaufaj. Naucz się spokoju. Ok, przepraszam, nic nie będę robić. Słucham się. Dziękuję ci jeszcze raz za pomoc i za dzisiaj. Luz, idź spać i dopiero jak coś się wydarzy, to będziemy myśleć i reagować. Czyli ją uspokajam, że na spokojnie. Na razie nie róbmy żadnych dram i nie wiadomo czego, tylko poczekajmy, jak chłopaki coś nagrają, to będziemy odpowiadać, nie? I ona daje tutaj serduszko. Dalej. Widziałeś, co on znów wstawia? A ja znowu, wyluzuj. Sylwek, ja jestem w takim stanie, nie wiem, czy sobie czegoś nie zrobię. Mówiłam ci, że jest ze mną gorzej ostatnio. I żeby była jasność, ja bym tych wiadomości nie pokazywał, ale ona mnie atakuje na wywiadzie i mnie pomawia, że to ja ją zachęcałem do robienia dram. Że to ja ją zachęcałem, a ja ją ciągle uspokajałem. I dlatego muszę się, kurwa, bronić, fagata, skoro mnie atakujesz. Mówiłam ci, że jest ze mną gorzej. Ferrari na przykład uznawał live Nicole, a ja jej właśnie uspokajałem, że, bo tam Ferrari zapowiadał, że ma jakieś grube rzeczy, nie? Ja mówię tak, Ferrari na przykład uznawał live Nicole z Rafoniksem, że rozjebie to Neta, a finalnie zaszkodził sobie, jej i Rafoniksowi. Bo była taka sytuacja, że kiedyś miał Boxer zaprosić Nicole do aferek, później odwoła, a później Ferrari zadzwoni, mówi spoko, ja zrobię jeszcze mocniejszą rzecz, to rozsadzi internet, bo że z Rafoniksem. On myślał, że to będzie świetny pomysł, nie? Ale to wyszło, że zaszkodził sobie, jej i właśnie Rafoniksowi. No ona dalej. Ja już nie wytrzymam tego szantażu. Kolejny raz. Możesz im powiedzieć, że wygrali. Ja się poddaję, ja nie dam rady. Nie mam teraz do tego głowy. Bardzo źle się czuję. Już od dłuższego czasu mam takie myśli, żeby sobie zrobić krzywdę. Ja mówię, A, nie widzicie. Czekajcie, muszę tutaj patrzeć. Wyluzuj, mówię. Poczekasz i zobaczyć. Idź, połóż się spać. Nie dam rady. Całe moje życie się posypało ostatnio. Nie ma już sensu nic. A jak ktoś w końcu zrobi coś sobie, to może ludzie zrozumieją, co się dzieje. Czyli tu jest taki szantaż emocjonalny, że ona sobie zaraz coś zrobi, nie? Fagata, nic gorszego niż głosówki się nie wydarzy. Spokój i siła. Słuchaj mnie, wczoraj obiecywałeś, że będziesz, dlatego żadnych ruchów, nic nie komentuj i z nikim nie pisz. I ona dalej. 30 maj. Ja nawet nie wiem sama, Sylwek, co ja niby robiłam. Czyli ona się zaczęła bać, że oni mają coś, czego ona nie pamięta, bo Ferrari wtedy mówił, że ostre brudy ma na fagatę, nie? I ona zaczęła panikować, że no, może faktycznie coś jest, że może są jakieś brudy. Mam dość, siedzę cicho. Czy czegoś się dowiedziałeś? Czyli ona tutaj, czegoś się dowiedziałeś, czy pracujesz nad dramą? Ciągle widać, że to ona chce, nie? Że ona wychodzi z tym. I tutaj znowu mi wysyła jakąś storkę Nathana. Szybki rebus na dzisiaj. I tutaj mamy tak, że żaba, czyli żabson, tutaj to, że nie wiem, jakieś faceci, jakiś blond. Aha, to chyba chodzi, że Stewart, tu jakiś chyba Michał, a to nie wiem. I później jakaś miłość i pieniądze. Jakiś taki rebus. Ja na to nie odpisałem i tylko, a nie, to było 13.23, a ja 18.15 napisałem. I jak tam luz? A ona nie. I tutaj coś wysłała. A, czekajcie, muszę tu przywijać.
ale tego nie widać. 30 maja mi wysyła, że siedzi, że wysłała mi, a nie, to ja odpowiedziała na jakąś storkę z gołców. No kurwa i chuj. No, czekajcie, żeby nie było żadnych numerów. Ta storka już nieaktywna. To chyba tam Wixa była, że tańczyła. Jak to cofnąć? Muszę chyba odświeżyć. Kurwa, żeby teraz nie pulsowała tych wiadomości. Nie. To nie jest na tyle bystra. Żeby tak porobić. Które to było? Okej, mam to. Dobra. Tam dalej są też jej numery, nie chcę likować tego. No dobra, jest ta storka i odpowiedziała na tą storkę z gołców, że tutaj Wiksa w basenie, to chyba był Ulfik i taki Olo. Mogę do was wbić w jakiś dzień na basen? Ja odpowiadam, luzik. A ta znowu o tej dramie, nie? Co ten pajac znów gada na stories? Czy on nie może mi dać spokoju? Ja nawet w życiu z nim słowa nie zamieniłam. I mi wysłała Trumana. I co tu jest w tych wiadomościach z Trumanem? Siema, daj numer telefonu. Sprawa Fagaty i Stew. A, że Truman do jakichś jej znajomych chyba... A, nie widzicie tego. Kurwa, jak to zrobić, żebyście widzieli? No nie, se z tego przeczytacie. I bo pisali do jakichś jej kolegów, jakichś chłopaków, czy do kolejnego chłopaka napisali, z którym raz w liceum byłam na randce w kinie. I tutaj screen, nie wiem czy mogę wejść, bo nie wiem czy nie będzie widać niku tego chłopaka, też nie chcę pokazywać tego. No ale po prostu screen właśnie tego Trumana i że co się dzieje, do Fagaty to wysłał, nie? Że jakby poinformował, że Truman wypisuje do byłych. Wysłał te nagrania, a bo Truman chciał jakieś nagrania od tego jakiegoś byłego chłopaka Fagaty. No ja pytam, czy wysłał te nagrania i Fagata odpowiada... Oni nie chcą wysłać tych nagrań, bo powiedzieli, że nie chcą się jakby w to mieszać. Oni już do nich nie dzwonili, wysłali tylko taką wiadomość. A, bo oni nagrali podobno tego Trumana, jak wypytywał ich o to. Że Truman w imieniu Ferrariego wypytywał byłych, wydzwaniał do nich, żeby dali brudy na Fagatę i oni nagrali Trumana, ale nie chcieli tych nagrań dać. I tutaj są jakby warunek chyba Ferrariego, co ma zrobić, żeby Fagata co ma zrobić, żeby on odpuścił dramę. Przeprosić Nicole lub się wyluzować. Co? A, przeprosić Nicole lub się wyluzować. Nie będzie bolało, a już na bank nie zniszczy życia. Może spać spokojnie. W mojej naturze nie jest niszczenie ludziom życia. Przeprosiny Nicole wystarczą. Zero materiałów, daję słowo, honoru, na IGS. I od razu dla mnie koniec tematu. Na zawsze mówimy, że przeprosiny przyjęte i ja też ją przeproszę publicznie, bo nie chciałem takiej wojny, chciałem tylko się pośmiać na live i powiedzieć, że Daniel Magical jedyne z czym miałem czyste sumienie, to dlatego, bo ten prank był oparty na prawdzie, że posiadam takie informacje. To chłopaki mi napisali, że to ich warunki. Nie wiem, to ja, oni się kontaktowali ze sobą przez jakiegoś kurwa gościa i że to były warunki Ferrariego. Ja Sławek mam dość, ja nie wiem co ja mam robić, ja się zastanawiam czy ja nie powinnam iść na policję z tym wszystkim, bo to już są groźby, to co stawia na story, że się krew poleje, te wiadomości, ja nie wiem czy nie powinnam iść po prostu na policję. Ja mówię pełne screeny i nagrania potrzebuję, bo ona mi wysyłała takie, tak jak to widzicie, nie, że nie wiadomo od kogo, nie wiadomo kurwa co. A ja zawsze działam tylko na pełnych rzeczach. Sylwek, mogę przyjechać? No ja nie odpisuję. I nie wiem, czy ona zadzwoniła, bo finalnie przyjechała, nie? I tutaj mi coś wysłała, później, że hach, niedługo będę i później mi wysyła jakąś kurwa fotkę z ambasady, że siedzi kurwa w mojej szacie i idę do lasu. I później tak, dziękuję ci, że mogłam przyjść. Było mega fajnie na basenie, muszę wpadać częściej. Wszyscy są fajni i pozytywni. Sorka, że się nie pożegnałam, ale spałeś podobno, nawet bluzy nie zabrałam, haha, luzik. I ona znowu o tej dramie. Wczoraj robili live i ta Nicola mnie tam wyzywa cały czas. Tutaj, co to jest? Tutaj jakieś ze Stew. Proszę, nie musisz zobaczyć po prostu, ale jest tam coś sensownego? No screeny rozmów od tego gościa, który dzwoni do ciebie, jak
On pisał mi, że wysłałeś softy, jak byliśmy. Obejrzyj potem i zadzwoń. Steward, to co pisałeś o psychoterapeucie Tomie czy o Justynie? Co? Ten screen na filmie Amadeusza. Nie o tobie, nie powiązane były te wiadomości. Nie wiem tutaj, o co chodzi. Później ona mi jakąś rozmowę ze Stu nagrała, wysłała. Nagrałam, jak ten gość się przyznaje, że chcieli mu zapłacić. I to są rozmowy z nim, Stewarta z nim, mam wszystko nagrane. Mam przyjechać po gali, czy już jutro na spokojnie. Zjem obiad i przyjadę do was, okej. Okay. Ja nie byłem zainteresowany bardzo tą dramą, bo ja miałem robotę, nie? I tak, ja dziś montuję ambasadę, no ale chcę ci przesłać te rzeczy i pogadać. To nie mogę wpaść? Chcesz, to wpadaj, ale to kup mi dary w postaci Red Bulla z cukrem i jakieś żarcie. Oki, okay, a jakie żarcie masz ochotę? Hajsu nie oddam, zaskocz mnie. Okej, okay, a czego ty nie jesz? Mięsa, ryby jesz? Chcesz jakieś przekąski czy jakieś normalne? Ryby jem i weź to bluzę, co pożyczyłaś od Miłosza. Danie. No tutaj jakby ja mam twarde warunki. Jeżeli ktoś coś chce, no to z darami musi przyjechać, nie? Jadę już z jedzeniem, będę za 35 minut. No i ja tutaj napisałem, że idę, bo ona już dzwoniła do bramy. No i mamy tutaj, widać, nie? Że ja mówię, że montuję teraz, a ona, że ej, przyjadę ci, dam ci te rzeczy do dramy, nie? I tak dalej. A w tym wywiadzie u Szalonego ona twierdzi, że to ja ją namawiałem, żeby była drama, a ona nie chciała. A co widzimy w tych wiadomościach? Że to ona. Nagrałam tutaj rozmowę ze Stu, tutaj zrobiłam to. Czy mogę przyjechać? Chcę ci przekazać te rzeczy? A ja mówię, montuję ambasadę. Tak niechętnie. I teraz pytanie, dlaczego ja niechętnie chciałem tą dramę robić? Bo ja się z Ferrarim, kurwa, lubię. Wkurwił mnie wtedy, bo on pomówił wtedy. Jak Fagata spała z tym Japsonem, to ona chyba nie była ze Stewartem wtedy. Więc Ferrari ją pomówił. Mam nawet chyba rozmowę właśnie ze Stu, że faktycznie on to potwierdza, że to nie było w tym czasie. Ale Ferrari wtedy się też ze mną kontaktował przez Boxdela, że on nie chce tej dramy, że on Sylwka lubi, że po co to, że to zaszło właśnie za daleko. Boxdel wam to może potwierdzić, że właśnie Ferrari nie chciał tego, nie? I ja też niechętny na to byłem, bo ja chciałem Ferrariego do gołców, nie? Może dalej trochę chcę. Cichutka, cichus. Witamy wśród wilków. Au, ale dobra, lecimy dalej. Tutaj mi coś wysłał. A, muszę znowu obniżyć. Coś wysłała, ale to nie wiem, co tu jest. Ja napisałem kosiarz umysłów, nie wiem, o co tu chodzi. Powiem ci, że ludzie mają w większości wyjebane na jego film. Tutaj ona gada, że jakiś wywiad. Ej, Sylwek, a kiedy ty chcesz ten filmik dodać? Bo ja byłam umówiona od miesiąca na wywiad do takiej babki. I no, nie wiem, jak dodać ten filmik, no to ja wolę pierwszy raz cokolwiek powiedzieć gdzieś u ciebie na twoich socialach. Z racji tego, żebyś to ty miał zasięg, a nie jakaś babka od... No i tutaj chodzi o to, że ona, Fagata chyba się wtedy, jak była ta drama, w ogóle nie wypowiadała. I ona powiedziała, że ona jak coś, to chce u mnie na live o tym popowiadać, a nie u jakiejś babce. Na tym, no to ja mówię, no to przełóż, okej. Okay. Widziałeś, co dał Ferrari na stories? Ja napisałem tylko hech. Nie wiem, o co tam chodziło, co on wtedy dodał. Co myślisz? O czym? A, czyli ja nie obejrzałem tego stories. Pewnie po prostu byłem zajęty. Był ten live już? A, bo on jakiś live chyba wtedy zapowiedział z Nikolą, że będą te, jakieś brudy na Fagatę. Był ten live już? Nie, chyba znów odwołał. Gadałam z Amadeuszem, trochę pijana byłam, ale z tego, co on mówi, jestem w stanie, a bo nie widzicie, jestem w stanie mu uwierzyć, bo znam Stu, to Stewart mu mówił coś innego i nam coś innego. Każdemu to, co chce ta osoba usłyszeć. I by się zgadzało to, że tyle z nim przez telefon gadał, bo on pamiętam właśnie tak, wtedy długo gadał Stu z Ferrarim, jak była ta drama. I pokazywał mi się nawet, umówili na spotkanie, a czyli Ferrari pokazywał Fagacie, że się umówił ze Stewartem na spotkanie. A ty jesteś na mnie obrażony, bo byłeś dziwny na tej imprezie. Znak zapytania. Wszystko ok. I ja mówię screeny. Tutaj nie wiem. A, ok, bo na telefonie to widać. Bo Fagata mi gadała na tej imprezie, że ma screeny właśnie na Ferrariego, że on chce się już godzić i że chce ją zaprosić do Sentino. I ja już wam mówię, co jest w tych screenach. Od razu se kurwa jest gram, bo ich... Chyba nie zgrywałem. Nie, to wiadomości z Ferrari, jakieś głosówki. Gadałem z Sebastianem, bo chatę wyszukujemy. Rozmawiałem, że ty tam nic nie będziesz musiała nagrywać. On był podobnego zdania, zresztą to sobie możecie pogadać. Jeśli będziesz chciała lecieć, szukam chaty, póki co na oku mamy tą.
ale to bym musiał skonsultować z Sebastianem. Sebastian to jest Sentino, tak? On ma Sebastian na imię? Czy w dobrym miejscu, ale poszukam dalej, bo niedawno zacząłem. Czyli on zaczął zapraszać, i tu jakieś linki do Airbnb, zaczął zapraszać Fagatę na tą, do Sentina. A gdzieże cię zaprasza? Do Sentina. Ja jak byłam najebana, to o tym z nim gadałam, a w tych głosówkach mówię, że mam depresję i biorę leki od paru dni i nie chcę jechać nigdzie. No a później to już jest, że ona mnie zaprasza na jakieś urodziny, nie? Ale nie poszedłem, bo nie chodzę na takie rzeczy. No, a w tym wywiadzie z szalonym reporterem, siup, Fagata twierdzi, posłuchajmy tego jeszcze raz, jak już widzieliśmy dowody, że to Wardęga ją namawiał ciągle, że rób dramę, a ona nie chciała. A tutaj widać, że to ona wysyła jakieś nagrania, ciągle panikuje, co robić, że nagrała Stewarta, zrobiła to. Jak do mnie przyjeżdżała, to też były takie akcje, że jest jakaś nagrana rozmowa z tym, jak on ma, z Trumanem, gdzie on się tam przyznaje, że wyzwaniał do tych byłych i tak dalej. I taka rada dla Fagaty. Jeśli chcesz mnie pomówić w jakimś programie, to najpierw pokasuj wiadomości. Bo znaczy podejrzewam, że ja i tak już je miałem zgrane wcześniej, no bo wtedy się niby przygotowywaliśmy do tej dramy. Ale może by mi się ich nie chciało szukać, a tak to kurwa wszystko na tacy. On nie wie, czego oszczeka, bo tak patrzy. No już spokój. Tofu! Masz, chodź tu, Tofciu. No i ja mu nawet mówiłam, że wiesz, zrób to sobie na swoim kanale. Ja ogólnie... Gdzie to jest na tym, że on chciał gdzieś tam no być swoim menadżerem, czy mieć jakieś profil. Ja znam. To też dostanie pozew, bo ja nic nie powiedziałam. Ja skomentowałam sytuację, która jest w internecie. Mnie to strasznie stresowało. Jeszcze wtedy przychodziłam ciężkie rozstanie. Ja wtedy wyjechałam na leki. W tym momencie bo nie brałam leków przez rok czy jakiś czas. I byłam taka szczęśliwa i musiałam znowu wjechać na antydepresanty, a on się cieszył, że wiesz, że drama, ale wiesz, on odpowiadał Ferrariemu, a Ferrari uderzył we mnie, a nie w Sylwestra. I czego nas uczy widzowie ta... Ale dobra, posłuchajmy do końca, żeby już teraz jeszcze raz móc pośmiać. Zastanawiam się, czy to powiedzieć, ale tak na 90% to powiem. Ciekawostka, z kim Fagata zdradzała Stu? I ja myślę, że on wiesz, lubi właśnie jak się dzieje, jak jest drama, a mnie niestety ta drama się cały czas trzyma. Ale to jakby to, co mówisz, stawia go w trochę takim złym świetle, bo generalnie, wiesz, no dramy napędzają internet, dramy napędzają komentary, ale wiesz, mając świadomość, mając z sobą kontakt, że ty dostajesz po głowie, a on się jakby cieszył, że się dzieje, no to nie jest za fajne z jego strony. No ja do niego pisałam, dzwoniłam, że wiesz, że źle się czuję, on chciał to ciągnąć gdzieś tam dalej i ostatnio... Właśnie, warto się nauczyć tej, jak Fagata się zachowuje, bo ona to robi z premedytacją tutaj, nie? Ja nie wierzę, że na przykład, że ona nie pamiętała, tylko że ona ewidentnie chciała mi dokuczyć na tym wywiadzie i z premedytacją kłamie. Ostatecznie obraził się na mnie dlatego, że na urodzinach Wojtka Goli porozmawiałam z... Tak. I nie. To mnie wkurwiło, to muszę przyznać, że to mnie wkurwiło, bo męczyła mi dupę o tego Ferrariego przez długi czas, a finalnie ja się z Ferrarim miałem pogorszone relacje, i on się w ogóle kontaktował ze mną przez Boxdela, że nie chce tej dramy i tak dalej, a ona i tak z nim pogadała, więc po co ja tak naprawdę traciłem czas i się kłóciłem z Ferrarim, ale finalnie obraziłem się na Fagatę za coś innego, bo ja jej powiedziałem tak, dobrze, ja ci pomogę jakoś wyjść z tej całej złej sytuacji i tak dalej, jeśli chodzi o te, wiecie, głosówki, ale nie możesz robić, kurwa, krzywych akcji. Fagata ma też coś takiego na Instagramie, że ma takie, jak to się nazywa? Są storki dla wszystkich i storki dla kogo? Takie z taką zieloną jakby gwiazdką. Dla wybranych? Dla... Nie wiem, no jest coś takiego, kurwa. Jak to się nazywa? Nie kanał nadawczy. Dla bliskich, o, dla bliskich. I ona tam wstawiała takie rzeczy, żeby miała kolejne, kurwa, dramy. I mi to też się nie podobało, nie? Że robi... z jednej strony, czyli tak, ja mam poświęcać, a dla mnie to ta drama z Ferrarim, to nawet jakbym wygrał, to i tak bym przegrał. Bo ludzie mówili, o,
dobra, masz argumenty, ale bronisz fagaty. Ona nie zasługuje na to, bo mnie ludzie ciągle cisnęli, że bronię, nie? Ja mówię, dobra, ale teraz już nie rób żadnych dram. Nie rób już krzywych akcji. A wrzucała na właśnie na tych bliskich znajomych, ona tam miała w chuj osób dodanych. No głupie rzeczy. Takie, że mogłaby mieć przypał, nie? Więc to mi się też nie podobało. A finalnie, jak już jeszcze odjebała dramę temu takiemu byłemu swojemu, to już był gwóźdź do trumny. Druid, nie wiem co o tym pomyślisz, ale Imo byłeś jej dupochronem, a teraz ma słabsze zasięgi, jesteś jej wzmacniaczem sygnału. Nigdy cię nie traktowała na serio, w sensie koleżeńskim. Młody i głupi jesteś jeszcze. Nie wiem, mi się wydaje, że ona mnie realnie lubiła. Mówiłeś to. Z Ferrarim i jakby sobie wszystko wyjaśniliśmy, no bo ja tego nie mogłam jakby dalej po prostu ciągnąć. Czyli czemu tu poznikały te? Czemu tak jest? Po głowie, a on się jakby cieszył, że się dzieje, no to nie jest za fajne z jego strony. No ja do niego... No i tak, powiem tak. To, że Fagata ściemia, nie zaskoczyło mnie, ale boli mnie, jak szalony reporter na to reaguje. Ona siedzi przy tobie. Podejrzewam, że jej telefon albo leży na stole, albo ma w kieszeni. Jeżeli ona coś gada, że ja ją do czegoś namawiałem i tak dalej, to wystarczyło, ej, weź pokaż telefon, czy tak faktycznie jest. I od razu byś widział, że to ona chciała tej dramy, żebym, kurwa, ja zniszczył Ferrariego. A ja mówiłem, nie, ja montuję ambasadę. Tak średnio, nie? Bo czysto było to dla mnie nieopłacalne. Wiedziałem, że od razu wtedy wejdę w spory z Konopem, bo ona na tym live'ie też właśnie Konopa straszyła chyba też ludźmi z Czeczenii. Coś takiego kurwa było. Mi się wydaje, że nawet Konop to komentował. To był 20. Konopski. Marcin Dubiel, wróćmy do... Teraz obejrzymy sobie w ogóle całego Konopa, ale jeszcze chcę zobaczyć. To był maj, nie? 29. To jest... 0,5, czyli 7 miesięcy temu, ale to YouTube by pewnie napisał, że 6 miesięcy temu. Ale to pewnie on ją dał na tego. Ale to było po tym chyba. O, toksyczny związek Fagaty? Nie. Toksyczny był później. Może to? O, Fagata i Ferrari chcą mi powiedzieć. Mamy nowy sezon, Pato. O. Na wczoraj. Bo wy mówicie, jakieś dowody na, że Fagata straszy ludźmi z Czeczenii. W naszym streamie z Wardęgą oglądała mój odcinek. No i na przyśmiewczy tekst, że Nikita sfagatowała Magikala. Magiczny został sfagatowany. Co to znaczy zostać sfagatowany? Że laska wybija się na tobie i ten? I nie wierzę, że ciebie to nie rusza, nie? Ta zareagowała grożąc mi, że mi naje, albo jak chce, to może wysłać kogoś, aby mnie pobić. Mogłabym go najebać, albo zrobić tak, żeby ktoś mu najebał, jakbym chciała. Powiem wam, widzowie, że mam już dosyć tego grożenia. Tutaj Malik. Że będę was dojeżdżać. No dobra, no to tutaj nie padło, że Czeczeni, ale chodziło o Czeczenów. Podejrzewam, że jak Fagata ma trochę... Może ją przeceniam, ale jakieś prawdomówności w sobie, to nie zaprzeczy. Nie mówię, żeby potwierdzała, ale że nie zaprzeczy. I ja uważam, że jej wtedy uratowałem dupsko. Że wyciszyłem te groźby do Ferrarki. Ja do ciebie Konop nic nie mam, ale zasługujesz trochę na liście. Jak będę ci miał na liście wrogów, to będziesz tego żałował, zobacz. Teraz Fagata. Mogłabym go najebać albo zrobić tak, żeby ktoś mu najebał, jakbym chciała. Próbujecie nas zastraszać, żebyśmy nie wytykali waszych chujowych zachowań. Mój żarcik o sfagatowaniu był jakiś nie w punkt, droga Agatko. Ale poczekajcie, na czacie jest pomawiasz, ale i w jaki sposób pomawiam? Przecież wprost mówi, że kogoś naśle. Czyli ja tylko muszę teraz ci udowodnić, że chodziło o Czeczenów, tak? A jeżeli nie znajdę głosówki, że chodziło o Czeczenów, tylko na przykład o Polaków, to już jestem kłamcą i pomawiaczem, tak? Ale coś już było z Czeczenami. To też mi się właśnie wydaje, że ona często straszy. Bo nie będę mówił kim, ale ma takiego kolegę. No dobrze się chłopak bije, nie? To trzeba przyznać. No i tam ma koneksję. Już ktoś kiedyś wspominał o Czeczenach. Natanowi groziła, okej, okay. A gdzie to znaleźć?
Natan gadał kiedyś o czeczeńscy gagaty kiedyś. Tania, to trzeba Natana podpytać. Ja rozumiem, że nie podoba ci się, że jesteś... Dobra, przechodzimy do najnowszego Konopskiego i wam też pokażę te wiatry.